To jest taka premiera, inauguracja prezentacji nowej linii opon ciężarowych marki Sawa. I tu akurat zaczynamy od Suwałk, a może dlatego, że ja już sporo lat współpracuję z Dębicą, z Goodyearem. Także przede wszystkim no, zaczęli i przyjąłem taką ofertę, propozycję. Najpierw była Dębica, a później to, jak Goodyear wykupił tutaj, miał ze Słowenii Sawę i to zrobił jedną markę Sawę z uwagi na to, żeby większy asortyment był i ta marka naprawdę jest taka średniej jakości. Można mówić, czy tam nawet niektórzy mówią, że to budżetowa, ale my widzimy, że to zdaje egzamin przede wszystkim. Jest może trochę droższa od opon azjatyckich, ale przede wszystkim jest po prostu, mało jest reklamacji. Dużo przejeżdżają transportowcy i przede wszystkim cieszy się ta marka powodzeniem, a teraz mamy wprowadzoną nowość, to zobaczymy, to jeszcze czas pokaże. Ponoć mają być lepsze te opony. Mamy wielki, ważny dzień dla naszej firmy z uwagi na to, że po raz pierwszy w Polsce prezentujemy nową linię opon Sawa 5. Prezentujemy na rynku lokalnym, ale to jest premiera ogólnopolska. Wybraliśmy jednego z najlepszych naszych klientów, który jest naszym sprawdzonym partnerem od ponad 30 lat. Duży profesjonalizm w każdym obszarze serwisowania opon ciężarowych, które wymagają wyjątkowych umiejętności i profesjonalizmu nie tylko zarządzającego, ale również, a przede wszystkim pracowników, którzy obsługują samochody ciężarowe w obszarze opon. Nasza firma generalnie stara się co jakiś czas odnawiać kolejne produkty. W tym roku odnawiamy produkty opon Sawa. Jest to nowa generacja opon, linia numer 5. Nowe opony charakteryzują się przede wszystkim tym, że są bardziej konkurencyjne, jeżeli chodzi o przebiegi. Zainwestowaliśmy przede wszystkim w opony sterujące, napędowe i naczepowe. To są najważniejsze produkty skierowane do rynku usług transportu lokalnego, ale również i dalekobieżnego. Opony, które są oponami z segmentu opon popularnych, środka, czyli value, bardzo popularne. Popularny segment na rynku polskim, wolumenowy bardzo duży. Sawa na tym rynku jest liderem, z uwagi też na to nasza prezentacja jest robiona w serwisach, z uwagi na to, że jesteśmy blisko klienta. Sprzedaż opon nie maleje, w szczególności ciężarowych, z uwagi na to, że może mniejszy jest import, a szczególnie z Azji, gdzie import jest bardzo drogi, brak kontenerów, trakty bardzo są wysokie i dlatego też opłaca się produkować tutaj na miejscu. A tutaj ta Sawa jest produkowana głównie w Polsce, dlatego też no, ma po prostu obecnie trochę niektórych rozmiarów już brakuje na rynku. Przede wszystkim zauważyliśmy, nie wiemy czy to jakaś jest gra producentów, czyli przede wszystkim może braki komponentów niektórych, może przede wszystkim pandemia, to i związane i z chorobami, i ludzi z załogą, ale mamy nadzieję, że to wszystko się wyprostuje. Sawa, słoweńska marka z tradycją ponad 100 lat. Produkty opon Sawa, tak jak już wspomniałem wcześniej, to w tym segmencie opon środka to jest numer jeden w Polsce. Opony o bardzo dobrej percepcji, o doskonałych przebiegach, opony bardzo odporne na ewentualne uszkodzenia. Zresztą hasło naszej nowej linii opon, niezawodność tego, czego potrzebujesz, a więc klienci, użytkownicy, floty transportowe oczekują od opon przede wszystkim niezawodności, gdyż inwestują duże pieniądze w opony i nie ma gorszej rzeczy, jeżeli opona się uszkodzi, kiedy jeszcze ma dosyć dużo bieżnika. Nasze opony odporne na uszkodzenia, dużo gumy zainwestowaliśmy więcej właśnie w obszarze bieżnika. Są głębsze rowki o dobrych parametrach, opony, które stosujemy również w warunkach zimowych, gdyż przez cała linia jest przystosowana i certyfikowana trzema szczytami, a więc opony mogą być eksploatowane przez cały rok, również w trudnych warunkach zimowych. Również, co warte podkreślenia, jest to, że opony na osie sterujące są o zwiększonej nośności, a więc kompensują wagę pojazdu, które się zwiększa,
W oponach, opony nasze na osiach sterujących, czyli prowadzących, zwiększoną nośność mają. Na jednej osi jest to dodatkowa 10 ton ładowności. Półtora roku prawie nie mieliśmy takich prezentacji, ani szkoleń, ani spotkań. Z uwagi na pandemię to zobaczymy, co po dzisiejszym spotkaniu. Zobaczymy, czy jaka będzie frekwencja, jakie zainteresowanie, ale wstępnie myślimy, że tutaj ci choć bliżsi, no bo wiadomo, dalej to może będzie gorzej przyjechać, ale nasi klienci, nasi kontrahenci przyjadą. Generalnie zakup opon do zestawu samochodów ciężarowych to jest dosyć duża inwestycja, dlatego no, klienci są jakby zorientowani na produkt dobrej jakości przy dobrej, odpowiedniej cenie. Myślę, że ten segment środka, który charakteryzuje się tym, że opona o dobrej jakości jest zaoferowana klientowi przy dobrej, optymalnej cenie, idealnie to się balansuje. Cena plus dobra jakość równa się zadowolenie dla klienta. Powoli drożeją, niestety drożeją i zauważyliśmy, że a do końca roku, znaczy jeszcze podrożają nawet na może o kilkanaście procent, bo tak z miesiąca na miesiąc zauważyliśmy, że ceny rosną i co tu ukrywać, po prostu tłumaczą nam producenci, że po prostu koszty wzrastają, koszty produkcji i dlatego muszą podwyższać, bo staje się, obecne ceny no, są po prostu nieopłacalne.